Hejka! Z tej strony Gabor, a to jest The Mimic. Gadaliście mi strasznie dużo o tym trybie, uznałem, że w końcu go nagram, bo się wydaje spoko. Podobno jest straszny, podobno dużo osób w niego gra i wydaje się taki straszny, więc zobaczymy, czy jest straszny. Link do trybu macie w opisie. Chapters. Hejka, Chapters. Co tu się robi? Nie wiem, czy to jest single player, czy multiplayer. Raczej multi, patrząc na ilość osób. Okej. Okay. Chapters. Co tu się robi? Okej, okay. Gdzieś mnie zrespiło, hejka. Mam duży przycisk play, to jest chyba takie lobby. Nie mam inwentarz, pusty. Kuj VIP, no ja VIP nie jestem, tylko grupa. Halo of Fame. O, to tam są najwyżsi donatorzy. Play. Twórz global dołącz. To jest global. Chapter pierwszy. In Kwenuewe. 9 osób jest Kwenuewe? Można stworzyć lobby. Rozdział ja. Jezus, kocham ten tłumacz. Nie chcę koszmarny poziom trudności. Start solo, start party. 5 graczy. Zazdrość. O co tu chodzi? Dołącz. Można jeszcze dołączyć. Global. Chapter pierwszy. A, że jesteś w kolejce. Dobra, to wybierzmy sobie kolejkę. Czekajcie. Jeszcze chapter pierwszy na poziomie normalnym. Kwenuewe. Co, szuka mnie w tym grze? Matchmaking. Czekajcie, jeszcze raz spróbujemy. A gdyby tak sobie dać play, stworzyć, kontrola rozdział ja, start party. O, nie wiem czy jak ten. O, jacyś widzowie do mnie dołączają. Na 5 osób, dobra, to gramy sobie w 5 osób w takim razie, albo nie wiem czy o 4, no ktoś dołączy zaraz, dobra. No to zrobiło się z tego granie z widzami, jakby. Pamiętajcie, że ja wchodząc w te tryby autentycznie nie mam pojęcia o co tu chodzi, dobra. Jest 5 osób, lecimy. The Mimic. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi w tym trybie. Jest dla mnie on absolutnie nowy, nie wiem co tu się robi, skacze w kołki, robi salta. Ma być strasznie, to jest jedyne na czym mi zależy. Jest trawa, jest ręka, jest motyl. Oho, jest straszny dźwięk. Control, chapter 1. Gra zawiera migające światła i strach. Zależy mi na strachach. Siema. No dobra, idziemy w takim razie. Skakać się nie da, biegać się nie da. Co tu się robi tak w praktyce? Bo ja nie mam pojęcia, absolutnie nie mam pojęcia, co o czym jest ten tryb. Nie jest ono SCP z tego, co mi wiadomo. To jest warte zapamiętania, że nie jest ono SCP. I nie da się otworzyć tych drzwi. A trzeba jakimś bocznym wejściem wejść. No dobra, nic nie mam w ekwipunku. Dawajcie Nightmare, co wy się boicie? Matek, mordo, ja gram w to pierwszy raz w życiu. Czemu każesz mi iść na koszmarny poziom trudności, jak gram w to pierwszy raz w życiu? Dobra, nagrywa na Twitchu, tu się to fałszywy gaborowaty. Something strange, definitely, coś tu się stało dziwnego, okej. Okay. Te drzwi wydają się zamknięte, może powinienem użyć tylnych drzwi. Dobra, czyli gdzieś na tylne drzwi. Gdzie w ogóle nas wyteleportowały? Gdzie my w ogóle jesteśmy tak w praktyce? Tam są jakieś drzwi. Muszę dostać się na drugą stronę siłowni. Dobra, to gdzieś jesteśmy? Co tu się robi, many? Nie wiem, nie mam pojęcia o czym jest ten tryb. Ten drzwi w jakiejś szatni. O, jest kibelek. Mógł jakiś zieloną skórę, nie wiem czemu. Może w Hulka się zamieniłem, może to są Avengersy. No dobra, help tam jest napisane, to może... Oho, znalazłem kij. Klucz, ale ja nie znalazłem żadnego klucza, tylko widzowie znaleźli jakiś klucz. Siema. Help, no to jak ktoś tu help napisam krwią. Z jednej strony napis help, czyli trzeba pomóc, ale z drugiej strony czemu napisany krwią? Siema. No tędy weszliśmy, dobra, tu jest zamknięte? Chyba zamknięte, dobra, tam było jakieś przejście. Szczerze, że będzie prawdziwy pokaz skilla. O kurde, ale giga sala gimnastyczna. Dobra, znam trochę głośniej, bo czego będzie straszniej. Jest deszczyk. Śmieszna ta latarka, jest tak nielatarkowo oświetla teren. Wszystko jest takie rozmyte? Są jakieś drzwi? Czemu krzaki zaczęły rosnąć na środku tego? O co chodzi? A tam co jest? To jest zamknięte? A mam przeszukać piwnicę, no dobra. Wydaje się proste i typowe na tego typu gry. Ty, różowe krzesło. Znaczy krzesło, kurde. Drzewo. Było takie drzewo w Skyrimie kiedyś. O, coś strasznego było? Nie wiem, ale ładne drzewko. Czyli znowu znajdzie jakiś klucz. O, coś, jakaś notatka. She like to mimic them. Be caution. Don't let yourself be deceived. Turn back now before it's too late. A, wow. Dobra, strach z kategorii losowy, głośny dźwięk. Zdecydowanie za głośny dźwięk. Mam się czegoś bać, czy co? Bo takie casual straszne dźwięki to mnie nie przestraszowywują. Ty, czemu światło zgasło? Czemu ja się jakoś teleportowałem? Ty weźcie tak nie raszujcie, widzowie, bo stanę z wami grać, ja chcę poodkrywać sobie ten tryb, bo wy tak raszujecie, że nie mogę pograć sobie normalnie. To są właśnie wady grania z widzami. Gdzieś mnie teleportowało. Siema. Jestem w jakichś mokradłach. Są drzewa. Jest woda. Z czerwonego. O, da się biegać, ty. O, mógł. Okej, okay. Ponownie losowy, straszny dźwięk, który podobno miał mnie przestraszyć. Ale losowe, straszne dźwięki rzucane bez żadnego poparcia niczym innym nie są straszne. Kiedy twórcy horrorów się tego nauczą? Znaczy, mogą być, ale w większości nie są. Dobra, co tak świeci na czerwono? A, nic. Aha, po prostu losowa czerwona aura. No, o co chodzi w tym trybie? Jesteśmy w jakimś Chinatown. Bookstore, ty może książeczki pójdę poczytać. Nie no, wizualnie nie ma rewelacji, jakby wygląda jak typowy tryb na Roblox. Tylkoś ma jedną rękę większą od drugiej. Nie ma sensu na koszulce. O, okej, okay. To już dygłem. To już było takie... Wzdrygnąłem się troszeczkę. Taki, wiecie, tak bardziej, tak 4 na 10 dałbym. Bo ni to jakiś krzyk się pojawił, ani nic. Dobra,
jest więcej fioletowo-różowych tych drzewów. Trzeba znowu klucz znaleźć. To nie jest klucz? Nie, to jest latarnia. Zarąbił, nie wiem, kto to projektował. Ciągle pusty ekwipunek, nie napawa mnie determinacją w żadnym wypadku. Okej, okay, jest labirynt. O czym jest ten tryb tak w praktyce? Mówiliście, że jest super, a ja po prostu losowo chodzę po mapie póki co. Siema. O, to mnie przestraszyło chyba przed chwilą. Jest trup. O, może ty, klucz mam. K3. Okay, bije mi serce. To dobrze, bo to znaczy, że nie umarłem. Teraz trzeba znaleźć te drzwi. Halo, drzwi. Where is drzwi? Siema, drzwi. No, zanim ja znajdę drzwi, to trochę mini. Ogólnie wszystko jest w takim azjatyckim klimacie utrzymane. Chyba nie ma limitowanej staminy, więc biegać chyba można cały czas. O, okej. Okay. Chcę umarł. O, jestem zajebisty. Drzwi są otwarte. Jakiś potwór przechodził. Ty, czemu znowu ciemno się ekran robi? What is happening? Ty, boże. Przeszedłem? Dobra, jeszcze nie przeszedłem. Jeszcze coś mnie czeka. Ale dobra, jest jasno. Jest jasno, więc tyle dobrze. Jest jasno, są krzaki. Nie boję się za bardzo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, tak w praktyce to... O czym jest ten tryb? Gra w niego 10 minut i nie mam pojęcia. O, coś tu stoi. Siema. O, okej. Okay. Casual, coś tu stoi moment. A nie, jest jakiś ten talk to the farmer. No dobrze. Ten jest limitowana stamina. No trzeba znać farmera. O, siema farmer. Co tam powiesz? Chat. Heaven, nie widziałem cię wcześniej. No ja ciebie też. Się psuję. Cóż, proszę, bądź ostrożny tutaj. Mój brat ostatnio pojechał do miasta i od tamtej pory nie wrócił. Nie wiem, jak długo jeszcze będę mógł tu zostać. Prawdopodobnie już nas obserwuje. Przeeksploruj jaskinię. No dobrze. Jeśli widziałeś kobietę grającą na bitwie, to już jest za późno. Dobrze, unikajcie kobiet grających na bitwie. A trzeba znaleźć jakąś jaskinię. Wydaje mi się, że to trzeba tutaj iść. No właśnie, to wygląda jak jaskinia. Bardzo podoba mi się ta zakładka inwentory, jak mam puste inwentory przez większość czasu, siema. Ona nas straszy podobno. To jest dużo tych rzeźb tutaj, bo czy komu się chciało tyle rzeźbić? Strasznie wysoka laska w ogóle. No zakładam, że dobrze idziemy. Proszę mnie... Oż ty, czekaj, co? One się losowo zaczynają ruszać? I zabijać? Ty, no nie wiem, no one mają 3 metry wzrostu, one są wyższe ode mnie jeszcze. Nie no, mam wrażenie, że... O, okej. Okay. Ta definitywnie chce mnie zabić. Okej, okay, to jest taki dziwny mechanizm, bo nie wiem jak działają one. W sensie tak, czasami się ruszają te rzeźby. Bo w jakich sytuacjach się ruszają i czemu? I co mogę zrobić, żeby... O, ktoś umarł. Ja może po prostu nie bądźmy blisko tych rzeźb. Tak po prostu odchodźmy od nich, żeby była bezpieczna odległość, wiecie. 3 metry COVID, takie rzeczy. Ale da się od nich uciec ogólnie, które nie są takie szybkie. Tam jest chyba wyjście. Komu się chciał tutaj rzeźbić, for real? Jeszcze takie wysokie niektóre, jasne gmin. Ale kto to jest? Jak się nazywa ta postać? To jest antagonistą. Jak to jest horror z kategorii grupka przyjaciół, to trochę przykre. Siema. To jakaś brama. Tu była dźwignia, dobra. Okej, ona tam stoi. A wszystko jest takie rozmyte. I to miało być straszne. No dobrze. Tak miało być, a nie jest, to trochę przykre. Wygląda na to, że na dole jest jedyne miejsce, do którego mogę się udać. Oj, spadłem sobie. Ale głupi tryb jest strasznie. Jeśli już nie chodzi mi, to coś się dzieje. Ucieczka z hotelu. Czemu nagle jesteś w hotelu? O co chodzi? Nie podoba mi się ten tryb strasznie. O, okej. Okay. No dobra, no można się przestraszyć, ale to są takie najtańsze jumpscary po prostu. Takie, wiecie, cheapest of the cheapest of the cheapest. Bo cheap po angielsku to jest ten... tanie. To wszystko jest prawka. Super, kim ty jesteś? Spytać się, kim ona jest? Nie wiem. Wszystko, co wiem, to to, że jest jakąś złą istotą. Nie no, nie podoba mi się ten tryb. Jest mierny. Było to związane z japońskim mitem, o którym słyszałem. Nie przypominam sobie zbyt wiele razy. Wiele, ale wiem, że może cię zabrać, gdzie tylko zechce. To ja poproszę do Bydgoszczy. W końcu ci, których zaatakowali, popadli w obłęd. Jestem pewien, że słyszałeś już jej naśladowców. Jestem tu zbyt długo, nie mogę już uczyć. Próbowałem wiele razy. Dobra, mordo. No i znowu jakieś zaciemnienie. Co, to chodziło o to, żeby tą windą przejechać? Nie, jakiś taki dziwny jest ten tryb. Nie podoba mi się w ogóle. Totalnie mi się nie podoba. Grałem w lepsze horrorowe trypy niż ten. No tak ślepo podchodzę do tych drzwi, ale to chyba nie ma sensu. Nie ma, w ogóle nie ma sensu. W ogóle chyba w złą stronę poszedłem. No nie wiem, widzowie. Tak trochę spierdolę przed tym. O co chodzi? Ominiemy ją, ale jestem zgrabny. Jest zlakowana jest w ogóle. Nie, no ja się spodziewałem, że będzie straszniejszy. Że w ogóle strach i w ogóle, a to tak miernie rzekłbym. No ale no dobrze. Może jeszcze się rozkręci, chociaż 15 minut to gram i 3 razy się przestraszyłem, na krzyż to w najbardziej możliwie tani sposób. Siema, kolejna winda. O, jest winda music, to warto było wejść do tego. O, super będzie. Nie wiem. Trzymajmy się może prawej strony po prostu. Jakby są tutaj labirynty, jak pewnie zdążyliście się zauważyć. Labirynty też jest taki strasznie tani motyw, ale jak się przestraszę, to znaczy, że działa, co nie? Choć prawdę mówiąc, to tak, wiecie, no tak, no, liczyłem, że tryb będzie lepszy. O,
A przynajmniej teraz mam świadomość tego, że nie każdy tryb. Co to kurde jest? Nie każdy tryb, który polecają mi widzowie, jest górnolotny. No to też widzicie, że już ni to straszne, ni to śmieszne. Taki bardzo banalne i proste. Nawet wiecie, nawet nic nie, że we mnie coś wbiegło czy coś. O. Ty, jaki mi się speed włączył. Można ją ominąć tak fajnie. Ogoni mnie. No, umarłem. Umarłem? Umarłem. Nie zespiło przy tym. Wow. Wow. No to... W ten sposób mam reakcję właśnie. No ale no dobrze, może. Jakby ciągle żyję z nadzieją, okej? Okay? Nadzieją, że będzie lepiej. Tryb jeszcze zaskoczy pozytywnie. Hehe. Niestety w to wątpię, ale tak też może być. No ale cóż, no, jakbyście mieli ochotę samodzielnie zagrać, to link do trybu macie w opisie. Właśnie The Mimic w Roblox. Gra w niego chyba 7000 osób teraz. O, o jest. A, no spoko, ale straszne. Strach. Siema. Co tam słychać? Gdzie mamy pójść w ogóle? Wiem, że tam była mapa na początku, ale tak bym się w niej nie połapał. Jak zaczynam rygać latarka, to znaczy, że zaraz będzie gonitwa. Płynek ciągle pusty. Mówię, strasznie tania gra w kontekście takiej możliwości, jakimi dysponuje. Ale straszne. Wyjście? Chyba wyjście. Wow. Jednak nie wyjście. No dobrze. My jesteśmy w tym miejscu. Tutaj się trzymać lewej ściany cały czas. Nie będzie git. Nie wiem, no kiczowaty jest ten tryb, no. Tak mówili, nagraj The Mimic, będzie fajnie mówili. Jest z... To jest tylko kwestia tego, że ten chapter jest taki, o. Ktoś znalazł wyjście i wszystkich tepł nagle. No dobra. Też takie utrzymanie to w takich azjatyckich klimatach jest takie, no niby ok, ale wiecie. Gdzie jestem? End of chapter 1. Wow. No, kiczowaty chapter, kiczowaty tryb, kiczowaty chapter. Co teraz będzie? Next rozdział, no biorę next rozdział, jaha. Powrót do lobby, no jestem za next rozdział. Głosujecie? 4 na 5, jeszcze jednego nam brakuje. The Mimic. Dobra, no może rozdział pierwszy był tylko kiczowaty. Może kolejny będzie lepszy, przekonajmy się. Okej. Okay. Chapter drugi, widzowie. Dobrze. Widzę znowu, czy ktoś tam jest? Nie, to tylko ja. Przyjaciel. Tak się nie zachowują przyjaciele. Już narracja z kategorii, co to kur... jest. Co to jest? No, prawdę? Coś takiego ma mnie straszyć? Może jakbym miał 10 lat, to może by mnie to straszyło. Mentalnie nadal mam 10 lat. Gdzie jest ten? Ten klucz, który mamy znaleźć? Okej, no znaleźć jakiś. Muszę jak wrócić na dół po te drzwi. Czyli tutaj chyba. Czy nie tutaj? Siema. No one ever loved me for who I am, I will be someone else. Wow, to głębokie. Przetestujmy może jumpscare tego czegoś. No nie, no, no widzicie, no co to ma kur... być? Żyrafa mnie goni, czy co? Siema. Może ta dźwignia coś otworzy. O, coś chyba się otworzyło, nie wiem. Czy te losowe teleporty z efektem fade-outu, oni uciekli tak jak ty? No ja wiem, też bym uciekał. O czym ty gadasz? Że każdy taki teleport się kończy jakimś takim fade-outem dziwnym. Że rany jestem nimi. No dobrze. Roblox. Roblox. Przepraszam, że to jest 21 minut i 20 sekund wyśmiewania tego trybu. No ale... symulator chodzenia. Losowym efektem dźwiękowym, myślącym, że mnie przestraszy. Uwołowo. Drabina? Tak. To było straszne. Aaaa! Spotkaj się, przyjaźń. Co to jest Harry Potter, k***a mać? Naura? Nie wiem. No. Serio? To tyle? Japoński samuraj. Oh my god. No. Harry Potter. O, chyba wyjście. Duch jest potrzebny, dobra. Tłumaczenie robloxowe ciągle daje radę. Jestem fanem. Jestem przerażony, będzie mi się to śniło po nocach, widzowie. O, to jest akurat ładne kolorki. Co, gdzieś tutaj niby jest ten klucz? Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Nie ma, to zajebiście. Co mam tu kurde zrobić? Kakać nie można. Siema. Jakieś płatki tego, listki tego. Nie myślałem, że to się u mnie w pokoju, co tu uderzyło coś, czy co? Halosowy dźwięk, który nie wiem, chyba też miał mnie przestraszyć. Może to wystarczyło, że tutaj przyszedłem i tyle. Tak? That's enough? Tak, that's enough. Listę. Tak, siema. Otwarte. Kolejny jakiś ten, jakiś labirynt. O, siema. Aha, no dobra. Te łańcuchy bez tekstury jest super. Otwórz drzwi, otwieram drzwi, mordo, za chwilę. O co tu chodzi? Siema, znalazłeś klucz? Coś znalazł. Coś płacze. Jakiś, nie wiem, kryształ. No dobra. Znowu mnie gdzieś losowo teleportuje, nie? Kraina zapomnianych. Ja zapomniałem odczuwać przyjemność z grania w ten tryb. Chyba o to chodzi. Siema, motylki. Czyli duchów jako swojego przewodnika. Mordo, jakich duchów? Za motylkami mam iść.
O to chodzi? Karykatura na kiczowatym tle. Kalka. Coś mnie zgoni znowu? Co to k***a jest? Ale ma stopy giga. Idziemy za motylkami. Co to jest w ogóle? No przysięgam, ja gram od 25 minut w ten tryb i cisnę bekę. Spirit. Znalazłem ducha motyla i zajebiście. I co w związku z tym? Na co mi ten duch motyl? Duch motyl. Tu. Gdzie teraz? Tam? Wygląda jak przejście dalej. Lecimy, nie śpimy, pobudka. Jakby ktoś zasnął. A to nie jest takie nieuniknione w tym trybie. Co by nie mówić. Okej, są jakieś te śmieszne te drzwi. Kolejny losowy straszny dźwięk chyba. Kolejny labirynt. Gra się mogła nazywać labirynt, a nie The Mimic. Się najbardziej mimiki tak z terrarium kojarzę. Tam najwięcej mimików było. To był blackout. Aha, nie wiem czym spowodowany i po co znaleziony w tym miejscu. Jesteśmy w jakiejś szkole. Jest to bullshit straszne. Wszystko od początku było naśladownictwem twojej rzeczywistości. Płacić za grzechy swojego przodka. Mordo, jakiego przodka? Ej, chodźcie pomiziać cię mogę? Siema. Szukaj klucza i znajdź krytego motyla. No dobrze. No już SL jest straszniejszy. Czasami. Przestraszyliście się? Symulowałem dźwięki z tej gry. O, jest kluczyk. Super, I found the key. To był gracz? Chyba to był gracz. Event za jakieś 20 minut. To jest powrót chyba. Gdzieś tam biega losowo w ogóle. Siema. Rękę zgubiłaś. A nie, masz czyjaś jeszcze rękę. Co tu chodzi w ogóle? Strasznie do dupy. Myślałem, że to będzie, nie wiem. Siema. Czegoś szukamy, bo ja mam ten klucz, za bardzo nie wiem, co z nim zrobić. Moim celem w życiu jest granie w gry komputerowe. Event u Huberta Moszki będzie. Co to jest? Mi się na coś przyda ten klucz? Nie wiem, takie trochę wszystko backroomsowe jest. Drzwi mają 3 metry wzrostu w porównaniu do mnie. No nie wierzę, coś takiego mnie... Widzicie, jak ja reaguję na to? Nie widzę, przepraszam, ja już nie mogę tak dalej. Nie mam pojęcia, o co chodzi w tym trybie, co jest z nim takiego fajnego i czemu 7000 osób aktualnie w jego gra. Mam nadzieję, że chociaż wam się podobało, mówię do was Gabor, łapkujcie, subskrybujcie, followujcie. Link do trybu w opisie, link do streamów, do Twitcha w opisie, na którym było to nagrywane. Cześć. I might look like this,